To jest cotygodniowy raport o stanie wiary. Zasubskrybuj kanał, wesprzyj nas. W tym tygodniu ponownie przyglądamy się sytuacji na Haiti. Tym razem celem ataku zostało seminarium prowadzone przez misjonarzy w stolicy kraju. Podczas plądrowania obiektu przez uzbrojoną grupę zakonnicy i personel musieli ukrywać się przez 6 godzin. Finalnie udało się im uciec w bezpieczne miejsce. Haiti znajduje się w bardzo poważnej sytuacji, którą pomoc Kościołowi w potrzebie w dalszym ciągu uważnie i z niepokojem obserwuje. Swoją troskę o ten kraj ostatnio w swoim orędziu na niedzielę wielkanocną wyraził papież Franciszek. Trwa walka ze skrajnym ubóstwem. Pomoc Kościołowi w potrzebie w Brazylii pomaga Kościołowi lokalnemu służyć nowym i rozwijającym się społecznościom, które emigrują z obszarów wiejskich i zaczynają mieszkać na przedmieściach dużych miast w nadziei na lepsze życie. Wiele rodzin żyjących w tych zubożałych regionach Brazylii nie ma innego wyboru niż przenieść się do dużych miast. Pomoc Kościołowi w potrzebie pomaga im stanąć na nogi, niesie pomoc humanitarną, gdyż często całe rodziny z dziećmi żyją w katastrofalnych warunkach, w ogromnym ubóstwie. Pomoc Kościołowi w potrzebie zwraca uwagę na trudną sytuację chrześcijan w Nigerii. Wraz z biskupami, których diecezje są najbardziej dotknięte przemocą, stworzono program mający na celu wzmocnienie lokalnego kościoła w Nigerii. Sytuacja jest tu bardzo złożona, ponieważ czynniki przemocy często się nakładają. Na przykład kwestia konfliktów o ziemię jest tak stara jak społeczeństwo. Istnieje jednak obawa, że uległa ona zaostrzeniu w wyniku radykalizacji religijnej i pojawiających się fali agresji ze strony muzułmańskich ekstremistów.